ale może najpierw pozwolę sobie Państwu przytoczyć kilka słów, które napisała Zofia Kossak-Szczucka w książce Dziedzictwo, bo często do tego wracam. Mianowicie jedno zdanie, że Pogorzel ma to do siebie, że głownie na pozór czarne i wygasłe, byle trącone rzucają snop iskier i płoną na nowo. I dla mnie dzisiejsze to spotkanie jest takim trąceniem tej Pogorzeli, która powoduje, że my możemy młodemu pokoleniu powiedzieć i umocnić ich w tym, żeby tę Polskę kochali coraz to bardziej, pamiętając o strasznej przeszłości. Ja miałam 4,5 roku w czasie powstania, mieszkałam, w ogóle urodziłam się na Żoliborzu i dłuższy czas mieszkaliśmy na Żoliborzu. Po zburzeniu Śmiałej, ojciec dostał w jakiś sposób mnie niewiadomy mieszkanie przy ulicy Leszno 73. Kamienica w opłakanym stanie stoi do dnia dzisiejszego. Bardzo duża, cztery skrzydła takie masywne. To jest kamienica, która stała naprzeciwko zburzonego getta żydowskiego. Ja ten obrazek mam w pamięci, to zburzone getto żydowskie. Musieliśmy, pamiętam, swoje wspomnienia opisałam w pamiętniku w postaci obrazków, które zapamiętałam. Także nie ma jakiejś takiej ciągłości, natomiast jest sporo tych obrazków. Pozwolę sobie przytoczyć dzisiaj może tak niespodziewanie tutaj tylko kilka tych obrazków. Zostały mi w pamięci, jak na balkonie stałam i obserwowałam modlących się ludzi na podwórzu Leszna 73 przed małą kapliczką. I ta pieśń, słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud, która tu już dzisiaj była raz przytaczana, do dnia dzisiejszego wzbudza we mnie ogromne emocje. Musieliśmy natychmiast opuścić dom. Mieszkałam razem z ojcem, z mamą i z babcią, która przyjechała do nas z Wołynia. Uciekaliśmy przez sąsiednie podwórko, bo to było przejściowe podwórko z jednej posesji bloków do drugiej, przez wykutą dziurę w murze na sąsiednie podwórze. I od tej pory zaczęła się poniewierka. Już nigdy więcej do tego domu nie wróciłam. Wrócił na chwileczkę mój ojciec, który zabrał walizeczkę z lekarstwami. Czułaliśmy się po piwnicach. Ja w międzyczasie w jednej z piwnic pod placem bankowym mój ojciec został zabrany, ponieważ wszyscy mężczyźni byli stamtąd wyprowadzani, jak się potem okazało, na rozstrzelanie w hali Mirowskiej. Doskonale pamiętam tych dwóch Niemców, którzy ojca zabierali. Pożegnaliśmy się z ojcem. Ojciec zostawił nam swój krawat, zdjął i oddał nas pod opiekę mojej ciotce, która była w pobliżu. Losy mojego ojca dalej
O losach mojego ojca dalej dowiedzieliśmy się już znacznie później. Rozstrzelany był w masowej egzekucji w hali Mirowskiej, o której jakoś bardzo mało pisze się, jak do tej pory, w maleńkiej książeczce pana Klimaszewskiego, który był jedynym świadkiem tej zbrodni. Ustawiani byli mężczyźni tam przy leju bombowym, bo został taki duży lej po bombie, która tam upadła, i strzałem, nie wiem czy wszyscy, w tył czaszki, w każdym razie padali tam do tego dołu i po jakimś czasie byli spaleni. Przy moim ojcu były dwie ekshumacje, znaleziono zdjęcia moje i dzięki tym zdjęciom został rozpoznany. Pierwsza ekshumacja była taka, że ojciec mógł być rozpoznany. Druga, chyba w 1947 roku, już nie można było zwłok odróżnić i jest pochowany w masowym grobie, leży na cmentarzu powstańców na Woli. My w międzyczasie błąkaliśmy się po ulicach, byliśmy przechowywani, byliśmy trzymani w kościele na Chłodnej, w kościele przy Chłodnej, nie w kościele, tylko w kościele przy ulicy Chłodnej. Pamiętam taki obrazek, jak zgubiłam się w nocy sama na jakimś podwórzu. Wcześniej mama prosiła, żebym głowę umieściła pod występem muru, żeby mnie kula nie dosięgła. A ja zostałam sama i zobaczyłam, że jakiś pan podszedł do mnie. Zwróciłam się do tego pana z prośbą, żeby wziął nas do siebie. I ten pan, pamiętam doskonale, przykląkł przy mnie, tak mnie lekko objął i powiedział: słuchaj, moja kochana, ja miałem takiego synka jak ty, Niemcy mi go rozstrzelali i też nie mam domu. Po jakimś czasie znalazła się moja mama i dalej pamięcią ogarniam także no, z kościoła na Chłodnej na przykład widziałam szereg palących się domów przy ulicy Elektoralnej. Pędzona byłam piechotą do Pruszkowa i w obozie w Pruszkowie zostałam razem z moją mamą w sposób cudowny uwolniona, tutaj muszę powiedzieć, przez Niemca. Moja mama, trzymając mnie na ręku, dowiedziała się, że matki z dziećmi do 2 lat mają być puszczone na wolność. Ja miałam 4,5 roku, więc musiałam się różnić od takiego malutkiego dziecka i mama prosiła mnie, żebym się skuliła jak najmocniej, jak najmniejsza zrobiła. W momencie, jak ta czwórka nasza podeszła do miejsca, w którym stał ten Niemiec, krzyknął halt, spojrzał na nas, wziął za rękę moją mamę i z całej siły razem ze mną, nie wiem, czy powiedział, że na wolność, w każdym razie spowodował, że wyszłyśmy na wolność i od razu przy bramie, w każdym razie blisko tej bramy w Pruszkowie, znaleźli się nieznani mi ludzie z Pruszkowa, którzy zaopiekowali się nami przez parę godzin. No to jest kilka tylko takich obrazeczków, naprawdę nie byłam przygotowana i dziękuję uprzejmie.